Siema, siema, witam was w moim następnym odcinku z Euro Truck Simulator 2002, no, bo zawsze mi się pomyli z LS-em i mówię 2013 albo 15. Ale gramy dzisiaj w Euro Trucka 2. W tym odcinku już będziemy wieźć następny towar, a następnym towarem jest kłody 22 tony, cel Sheffield, Han, coś tam, nie wiem. Oczekiwanie to nie. Zobaczymy mapę teraz, gdzie to w ogóle dokładnie jest. W Anglii. No, w Anglii. Wielkiej Brytanii, dokładnie. Tutaj. I zostało nam kilometrów do przejechania. 974 km do przejechania nam zostało. I już trochę przejechałem kilometrów. Tu wjeżdżę od Frankfurtu. I już jestem no, kawał drogi. Z 200 km już przejechałem, nie? Dobra. Ja włączam jakąś radio, muzykę, coś tamkolwiek. Żeby to grało, żeby to się fajnie jechało i zrobię cięcie, włączę muzykę i będziemy jechać dalej. Randle ptaki, ja mówię piątek, a wy swoje. Piątek, piąteczek, piątunio! Mówimy swoje, mamy dla was kasę! Na przykład 1000 euro jest do wzięcia przed godziną 9 od nas, z naszego koła. Zabierać kasę, najpierw zgłaszać się wysyłając SMS o treści SK pod 7211 za 2 zł 46 groszy z VAT-em. Anka, zostaw te pieniądze, to nie do siebie przyjdzie. Ale tylko troszkę, tu tak nie ma, ale to zobacz, nikt nie zobaczy. Pójdziemy na zakupy, weź tam. Reklama. Drodzy do
aby wasze pociechy miały mnóstwo uciechy. Do McDonald's, do restauracji pobliskich zaprasza się wszystkich. Niechaj przybywają śmiałkowie, rycerze i panny księżniczki. Czekają świetna zabawa, atrakcje liczne, w temacie dworskim drobiazgi prześliczne. Weekend dziecka trwa od maja 30 do czerwca 1. Do McDonald's przybywajcie zbiorowo i bawcie się bajkowo. Akcja dotyczy wybranych restauracji McDonald's. Szczegóły na mcdonalds.pl. Zabuś, ale masz ten prezent dla Marysi na Dzień Dziecka. Spoko, a kiedy to? No i jak to kiedy? No pierwszego, w poniedziałek. Co ty, no, zapomniałem, no. Zapomniałem, jestem jak mój stary, nie zdążę. Zdążysz, bo dzisiaj od 19 do 21 nocne przeceny w Media Expert. Tablety, laptopy, smartfony i wiele innych pomysłów na Dzień Dziecka w super niskich cenach. Media Expert, włączamy niskie ceny. Proszę pana, czemu Megan akurat? VAT. Czemu wybrał Megan? VAT. Renault Megane, pańskie auto. VAT, nie zapłaciłem podatku VAT. What? Brawo! No. Zrób sobie wakacje od VAT. Przyjdź już dziś po nowe Renault Megane i zapłać mniej o kwotę podatku VAT. Szczegóły w salonach Renault. Mów mi Max, po prostu Max. Będę tu tylko 13 dni. Na twoim miejscu wykorzystałbym to, mała. 13 dni Max okazji w sklepach Euro. Samsung Galaxy S3 Mini za 449. Laptop Lenovo, procesor Intel za 999. Lodówka Candy, klasa A+, za 499. LED TV 40 cali Philips 100 Hz za 1290 w sklepach Euro i na euro.com.pl. Reklama. To są newsy Radia SK. Zapraszam, Anka Juraszek. Przyjdzie może taki piękny czas, że do New Yorku polecimy od ręki. Bruksela upomina się o zniesienie wiz przez Stany Zjednoczone dla obywateli wszystkich państw Unii Europejskiej. Europosłowie w przyjętych zaleceniach dla Komisji Europejskiej zaznaczają, że ta powinna wywierać większą presję na Waszyngton w tej sprawie. Przypominają, że Amerykanie nie są objęci żadnymi restrykcjami, jeżeli chodzi o wjazd na teren wspólnoty i oczekują, że Stany zagwarantują równe traktowanie dla wszystkich państw Unii. 6 lat więzienia za produkcję metamfetaminy z leków na katar. Dwójka obcokrajowców z Czech wytwarzała narkotyki w garażu pod Wrocławiem. Wpadli 2 lata temu, wczoraj usłyszeli wyrok. Milan P., główny oskarżony, spędzi za kratkami 6 lat. Wspólniczka mężczyzny usłyszała wyrok więzienia w zawieszeniu. 3 kolejki do końca. Walka o mistrzostwo i bój o utrzymanie trwają w najlepsze. Przed nami 35. seria spotkań w piłkarskiej Ekstraklasie. Wszystko, co ważne w kontekście rywalizacji o tytuł najlepszej drużyny w kraju, będzie się działo w niedzielę. Lider Lech Poznań zagra z Pogonią Szczecin, wicelider Legia Warszawa u siebie z Wisłą Kraków, a trzecia w tabeli Jagiellonia zmierzy się z Górnikiem Zabrze. Dziś wieczorem 2 mecze w grupie spadkowej. Od 18 pod Beskidzie Bielsko-Biała Krakowia, a od 20.30 spotkanie Korona Kielce, Piast Gliwice. Anna Przemyszewska, zapraszam. Malarstwo Renaty Zimnickiej-Prabuckiej już w Płockiej Galerii Sztuki. Swoimi emocjami, spostrzeżeniami na temat ekspozycji podzielili się z nami płoccanie, uczestniczący w wernisażu. Podoba mi się, bo jest bardzo taka spokojna, mimo to odważna. Ten obraz ma siłę, ten ma sens. Dziwne jest troszeczkę, że cały czas temat głowy się przewija, gdzieś tak jakby dotykała człowieka, tak mają do myślenia. Dobrej pogody życzy sponsor, organizator Disco Lotnisko. Na najbliższe dni synoptycy zapowiadają przejściowe zachmurzenia i przelotne opady. Dziś natomiast na termometrach w Płocku zobaczymy 20 kresek powyżej zera. Wiatr wieje z północnego zachodu, osiągać będzie prędkość do 15 km na godzinę. Warunki biometeo obojętne, barometry pokazują w granicach 1015 hektopaskali. Dobrej pogody życzy sponsor Ultra Propaganda, organizator festiwalu Disco Lotnisko. Pieniądze szczęścia nie dają, ale szczęście daje pieniądze. Zgłoś się do zabawy i wygraj 1000 galut w Radiu SK. Ranne ptaki, czyli Jankes i spółka w Radiu SK.
Jakie słowa potrafią uszczęśliwić kobietę? Kocham cię, a także przecena 50%. Ranne ptaki! Ranne ptaki w Radiu SK Płock. Minut do 9. W Radiu SK. W Radiu SK. Kasa już jest, czeka na was. Proszę bardzo, po lewej stronie euro, po prawej stronie co mamy tutaj jeszcze? Dolary hongkońskie. Tego właśnie nie poznałem. No. Mamy jeszcze leje rumuńskie i ruble. No proszę państwa, jeżeli najbardziej, pamiętajcie, po prawej jest euro. 1000 walut w Radiu SK. Jeśli ktoś z was zgarnie 1000 euro, no to zabiera do swojego portfela na weekendzik ponad 4000 zł. Brawo. Zamykamy tę rundę. Jeżeli wysłaliście do nas SMS ze zgłoszeniem, to za chwilę być może zadzwonimy. Nie za chwilę, a już teraz. Teraz przenosimy się na chwilę do wyjątkowej miejscowości pod tytułem Szczecinek. Proszę państwa, coś wyjątkowego. Jedzie sobie, jedzie auto, zatrzymuje się auto, wychodzi kierowca i na tym samochodzie siada, proszę państwa, ile tych pszczół było? Ojejku, miliony. To tysiące albo i więcej miliony jeszcze. Miliony, tysiące pszczół. Pszczoły obsiadły porządnie samochód firmy ochroniarskiej w centrum miasta. No właśnie, założyły tam sobie ul tak naprawdę, ponieważ królowa się podobno tam przeniosła i wszystkie pszczoły za nią, raz, dwa, trzy. No i sobie zrobiły takie miejsce, strażacy musieli interweniować, żeby te pszczoły usunąć tam. A wiadomo, że królowa jest tylko jedna, no to za nią oczywiście wszystkie lecą. Co zrobić, gdyby wasze auto obsiadły pszczółki? Posłuchajcie, co mówi specjalista. No więc przede wszystkim nie narażać się, nie wykonywać żadnych tam gwałtownych ruchów. Nie wykonywać żadnych gwałtownych ruchów. No właśnie, nie wolno się narażać, nie wolno po prostu tam podchodzić i mówić, ty głupia pszczoło na przykład. Ale ciekawe w ogóle, dlaczego one tam obsiadły? No, może myślały, że to jest samochód profesora Miotka. O, dlatego pewnie. Ptaki. Czyli Jankes i spółka w Radiu SK Płock. Czy to był samochód profesora Miotka? Najbardziej. Sponsorem programu jest właściciel Direct Express Płock.
Pomiar prędkości przy użyciu fotoradaru odbywał się będzie dziś na Sierpeckiej, Słonecznej i Harcerskiej. Drobne utrudnienia w ruchu związane z wyrównywaniem ubytków i zagłębień w nawierzchni bitumicznych występować dziś mogą na drodze powiatowej 2938 w Boryszewo-Stróżewko, a roboty porządkowe i pielęgnacja zieleni odbywać się będzie w pasie drogi powiatowej 5201 w Płock-Zągoty-Bonisław. Sponsorem programu był właściciel Direct Express Płock, serwisu dla Volkswagenów 5-letnich i starszych. Reklama. Republika Roleski, tu się nam gra, tu demokracja dumnie trwa. Na straży obywatelskich praw, jak wolność wyobraźnia smak. Republika Roleski, kraj ze snu, musztarda, ketchup, majonez są tu. Republika Roleski. Dołącz do nas na Facebooku. Oberża pod strzechą przy hotelu Czardasz zaprasza na pyszne dania kuchni staropolskiej w letniej odsłonie. Rezerwuj stolik już dziś. Telefon 367 20 46. Nowe letnie menu w Oberży pod strzechą. Zapraszamy. Masz już projekt na papierze? Za fundament bierz się szczerze. Żwirownia i betoniarnia Jawis oferuje kompleksową obsługę budowlanki. Kruszywa budowlane i drogowe, kostka granitowa, kamienie ozdobne, ziemia do ogrodu. Beton B15 już od 170 zł za metr sześcienny. Piasek siany już od 12 zł za tonę. Jawis, 1 km za Radziwiem, kierunek Kutno, dojazd ulicą Wesółka na Dzierżonsne. Telefon 24 271 2050 i 604 401 128. Dzień dziecka tuż, tuż. A w sklepach Real z tej okazji mnóstwo wyjątkowych promocji. Lalka Barbie Fashion lub Party tylko 24,99 oraz domek ogrodowy dziecięcy 295 zł. Real, wielki wybór, niskie ceny. Przepraszam bardzo, czy to już? Już, to dobrze. Sponsorem jest deweloper osiedla Ptasia Polana. www.ptasiapolana.pl. Tysiąc walut w Radiu SK. Jak nie my, tak no. No właśnie, proszę państwa, kasę. Tak, mamy dla was kasę na weekendzik, bardzo dobrze. Dzwonimy do naszego cudownego słuchacza, który wcześniej zgłosił się, wysyłając SMS-a o treści SK pod 72.11 za 2 zł 46 groszy z VAT-em. Wykręcamy. Pilnujcie telefonów, potrzeba szybko w miarę odebrać. Ja go pilnuję. Całe szczęście szybowo nie dzwoniła dzisiaj do mnie, nic się złego nie dzieje. Halo? Tak, słucham. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy mamy przyjemność z fajnym słuchaczem, czy niefajnym? Z fajnym słuchaczem. Bardzo dobrze, tutaj Ranny Ptaki, Radio SK Jankes. Cześć, jak masz na imię? Marek, masz szansę na wyjątkową kasę od nas, od Radia SK. W sumie można powiedzieć, że już wygrałeś od nas tysiaka, brawo! Tylko za chwilę się okaże, co tam będzie za tysiak. Albo euro, albo lej rumuński, dolar hongkoński, rubel rosyjski. Wiadomo, żeby najlepiej trafić tutaj na Eurasy. Kręcimy kołem, mówisz stop, masz na to 30 sekund, zobaczymy na co trafisz. Czy wszystko dobrze. Jasne? Tak, jasne. No to kręcimy. Stop. Dolary hongkońskie. Dolary hongkońskie! Ikaka! Wiesz, ile zgarnąłeś od nas od Radia SK? Nie mam pojęcia. To powiemy ci. Uważaj, jakby ci to powiedzieć, no. Ile płacisz za mieszkanie?
Mam swój domek, także... No to proszę pana! Ja się nic nie damy. No, to... no dobrze, słuchaj, mamy dla ciebie prawie 500 stówek! 500 złotych! O, to fajnie! Przyda się? Przyda się, jasne. Rewelacja. No i proszę bardzo. Zadowolony słuchacz, to i my zadowoleni. Do skarboneczki 500 stówek od Radia SK. Dziękujemy, gratulujemy jeszcze raz, no i uruchamiamy kolejną rundę, w której będą takie oto waluty. Ringgit malezyjski. Ponad 1000 złotych. Korona duńska. Ponad 500 stówek. Peso filipińskie. Nie polecamy. Ponad 80 złotych. I uwaga, frank szwajcarski. Jest! Też chcesz wygrać swojego tysiaka? Już teraz zgłoś się do zabawy, wysyłając SMS o treści SK pod numer 7211. Koszt 2,46 zł. 1000 walut w Radiu SK. Sponsorem jest deweloper osiedla Ptasia Polana, oferujący bezczynszowe mieszkania z ogródkiem w Słupnie. www.ptasiapolana.pl. Tego 9 maja, yeah! To nasz słuchacz, no i jeszcze dzieciaki, które wpadną do nas w poniedziałek, 1 czerwca. No już ćwiczą, bardzo dobrze. Yeah, to Asher i Lada Chris już za chwilę u Michała Sapkowskiego. Dzień dobry panu! Dzień, Michał, w marynarce. Jest taki elegancik. No pięknie, rewelacja. Nie jak my. I ogolony, pięknie, wspaniale. Chyba się wyspał. A my wracamy jutro do was po godzinie 9 z najlepszymi jajami rannych ptaków, proszę państwa. Jeszcze jedno, w poniedziałek u nas goście będą finaliści programu Shubidu 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 Shubidu. Tak, co? Dobrego! Byłeś grzeczny, miałeś piątki, myłeś rączki. A może byłeś zły, miałeś lenia, myliłeś globus z mapą. Nieważne, i tak wszystkie dzieci idą do MediaMarkt na Dzień Dziecka. Spraw sobie zabawkę i odkryj w sobie dziecko. Teraz w MediaMarkt iPhone 5S z wbudowaną pamięcią 16 GB i ekranem Retina HD za jedyne 2499 zł lub w prawdziwych ratach 0%. MediaMarkt. Gdy granice przestają mieć znaczenie, metal łączy się ze szkłem, a piękno ujawnia swoją potęgę. Przyszłość staje się teraźniejszością. Odkryj doskonały design, moc szkła Gorilla Glass 4 i niezwykle szybki aparat najnowszego smartfona Samsung Galaxy S6. Produkt dostępny w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Samsung Galaxy S6. Next is now. Dzień dziecka tuż, tuż, a w sklepach Real z tej okazji mnóstwo wyjątkowych promocji. Lalka Barbie Fashion lub Party tylko 24,99 oraz domek ogrodowy dziecięcy 295 zł. Real, wielki wybór, niskie ceny. Scelgo la Fiat 500. I choose Fiat 500. O, ja elijo Fiat 500. Wybieram Fiata 500. Let's move and get it on. Bo Fiat 500 jest najczęściej wybieranym autem w swojej klasie w Europie. Tylko do końca maja przez 500 godzin. Fiat 500 z klimatyzacją. W super niskich ratach. Spiesz się, szczegóły oferty w salonach Fiata. Fiat, po prostu amore.
proszę pani, meble bez VAT w Black Red White. Tylko do 3 czerwca meble pokojowe oraz kuchnie taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły na brw.com.pl. Meble Black Red White. Zabuś, ale masz ten prezent dla Marysi na Dzień Dziecka. Spoko, a kiedy to? No i jak to kiedy? No pierwszego, w poniedziałek. Co ty, no, zapomniałem, no. Zapomniałem, jestem jak mój stary, nie zdążę. Zdążysz, bo dzisiaj od 19 do 21 nocne przeceny w Media Expert. Tablety, laptopy, smartfony i wiele innych pomysłów na Dzień Dziecka w super niskich cenach. Media Expert. Reklama. W newsach sprawdzimy, co robi premier Wielkiej Brytanii w Warszawie, co dzieje się z pieniędzmi na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, no i czy da się przepłynąć z Helu do Gdyni w pław? To są newsy Radia SK. Zapraszam, Anka Juraszek. Dale Cameron z ich wizytą w Warszawie. Premier Wielkiej Brytanii spotyka się właśnie z szefową polskiego rządu Ewą Kopacz. Rozmowy w cztery oczy trwają od wczesnego poranka. Ich głównym tematem jest brytyjska wizja zmian w funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Karolina Olszewska. Polscy politycy od początku właściwie nie mieli wątpliwości, że rozmowy będą trudne, bo David Cameron stara się przecież wybadać nastroje, ale i poparcie dla swoich propozycji dotyczących zmian w funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Wśród tematów najprawdopodobniej jest chociażby kwestia dotycząca swobody przemieszczania się pracowników, a Polska stoi tu na stanowisku, że nie może być mowy o jakichkolwiek rozwiązaniach, które będą dyskryminowały naszych obywateli. Niewykluczone więc, że dyskusja może być emocjonująca. Ale zdaniem ekspertów rozmowa Kopacz-Cameron dotyczy i innych kwestii. Chodzi prawdopodobnie o sytuację na Ukrainie, sprawy bezpieczeństwa, ale i problem emigracji, szczególnie biorąc pod uwagę ostatnią propozycję Komisji Europejskiej, czyli przyjęcie przez kraje unijne 40 tysięcy uchodźców. Trzymamy rękę na pulsie. Szokujący raport NIK. Ponad połowa gmin, zamiast przeznaczać pieniądze na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, zleca ich odławianie. Nikt nie sprawdza, co później dzieje się z przejętymi przez hycli psami. Bezpańskie psy i koty są często zabijane przez hycli, a nie umieszczane w schroniskach. Dlatego zamiast dawać zarabiać hyclom, lepiej chipować zwierzęta, mówi Krzysztof Kwiatkowski, prezes NIK. Brak rzeczywistej możliwości śledzenia, co się dzieje ze zwierzęciem, prowadzi do wielu patologistom, najgorszą włącznie, czyli uśmiercanie często zwierząt. Firmy odławiające bezdomne zwierzęta często wykorzystują bezsilność gmin, mówi Marta Lichnerowicz z Fundacji Dobrych Zwierząt. Myślę, że nie ma lepszego interesu na dzień dzisiejszy w obecnym stanie prawnym, jak zakładać w cudzysłowie schroniska dla psów, czyli wielkie przechowalnie, i kasować gminy za pseudoopiekę nad psami i kotami. Jak szacuje NIK, chipowanie i kastracja mogą nawet o 70% zmniejszyć problem bezdomnych zwierząt i wydatki gmin na ten cel. Sprawą zajął się Paweł Karpiński. To są newsy Radia SK. Z Helu do Gdyni w pław. Adam Jerzykowski z Łodzi w lipcu podejmie próbę pokonania w ten sposób odcinka Zatoki Puckiej. Ten 18-kilometrowy dystans nazywany jest maratonem morskim. Trenuję 6 razy w tygodniu na basenie. Jako dziecko nienawidziłem zajęć na basenie, bałem się ich. I jedyne, co lubiłem, to zapiekanki po lekcji pływania. Gdzie jedna łódka, która będzie mnie eskortować, będzie na niej ratownik, nawigator. Muszę przepłynąć te 18,5 kilometra. Tyle na to czekam, że w zasadzie jak tylko dadzą zielone światło, to wskakuję do wody. Cały okres przygotowania Adama można śledzić na stronie swimforadream.com i portalach społecznościowych. Łodzianin chce w ten sposób złożyć hołd swojemu dziadkowi i wspomóc organizacje charytatywne. Darek Kryszak, zapraszam. W sobotę w Płocku rzeźbienie w warzywach i owocach. Na placu Narutowicza wszyscy mieszkańcy naszego miasta będą mogli spróbować swoich sił w carvingu. O szczegółach nasz reporter Jakub Konchera. Wyjątkowe zajęcia w rzeźbieniu w owocach i warzywach przeprowadzi Małgorzata Garley, laureatka pierwszej edycji konkursu grantowego dla osób indywidualnych. W trakcie warsztatu w atmosferze bezpiecznej zabawy dzieci dowiedzą się, że warzywa i owoce są zdrowe i mają dużo witamin. Będą rzeźbić różne zwierzęta z owoców i warzyw, na przykład delfiny z bananów, jeżyki z gruszki i winogrona, krokodyle z ogórków i marchewki, pingwiny z bakłażana i tym podobne. Starsi natomiast będą wycinać w jabłkach, śliwkach, cukinii, melonach oraz arbuzach różne listki, kwiatki i koszyczki. Jak podkreślają pedagodzy, zdobycie nowej wiedzy i nowych umiejętności przez dzieci pozytywnie wpływa na ich rozwój psychofizyczny. Sobotnie zajęcia rozpoczną się o godzinie 10. Dobrej pogody życzy sponsor, organizator Disco Lotnisko.
8 spoglądamy jeszcze na prognozę pogody dla Płocka i okolic. Dzisiaj zachmurzenie duże i umiarkowane z przelotnymi opadami deszczu. Powinny jednak pojawić się też przejaśnienia. Na termometrze maksymalnie w ciągu dnia plus 20 stopni. Ciśnienie 1013 hektopaskali będzie się wahać. Wiatr zaś południowy. Teraz wieje z prędkością 9 km na godzinę. Dobrej pogody życzy sponsor Ultra Propaganda, organizator festiwalu Disco Lotnisko. Na tropikalne wakacje. Na nowego smartfona? A może na waciki? Sprawdź, na co tobie wystarczy. Tysiąc walut w Radiu SK. Już wkrótce możesz wygrać. Ringgit malezyjski razy 1000. Oprócz tego korona duńska, peso filipińskie lub frank szwajcarski 1000. Zgłoś się do zabawy, wysyłając SMS o treści SK pod numer 7211. Koszt 2,46 z VAT-em. I zgarnij wszystkie pieniądze świata. A teraz 10 hitów, jeden po drugim w Radiu SK.
SK Płock. Dobra, i w tym odcinku to już koniec. Żegnam się z wami. Zapraszam was do komentowania, subskrybowania i oceniania mojego filmu. Zapraszam was na moje na moje różne inne filmiki. Teraz ukażą się bardzo fajne filmiki z targów rolniczych z Rzeczewie 2015, pokazy i inne wystawy maszyn. No i tyle. Żegnam się z wami. Na razie, cześć.